Hej, 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 witajcie serdecznie z tej strony Smallbig the Player, a to jest już szósty odcinek, gdy LEGO Star Wars Przebudzenie Mocy. No i tak, musimy w tym momencie udać się do, w sumie nie wiem gdzie, ale idziemy po prostu tam, gdzie iść mamy, czyli za holograficznymi monetami. Dokładnie tak, tutaj muszę to pociągnąć w lewą stronę, znaczy w moje lewo, ale on to ciągnie do tyłu, więc okej. Okay. O. Proszę bardzo, tu wszystko jest, czego wcześniej nie było. Dokładnie tak, więc może tutaj sobie wezmę Fina, chyba że tu go nie ma, dobra, wiecie co, może być w sumie BB-8, on też potrafi przecież atakować, więc czemu mam go niby dyskryminować, dokładnie tak. Ale nie, powiem wam, że tutaj Chewbacca potrafi też wiele rzeczy, więc może on mi tym razem bardziej pomoże. Okej, zostały jeszcze dwa, aha, tu jest jeden, przyczepił się do ściany. Dobra, wiem, że w niego nie... Aha, tu jest drugi i tam za nami jest oczywiście właśnie tamten pierwszy. Czyli tu. Ohoho, mam czerwony złoty, znaczy się kloce. Gdyszka, dyszka, dyszka, proszę bardzo, ale fajnie. Elegancko. I on tak, był po prostu... Teraz chyba wszystko w porządku. Co to było? Rozłączony przewód? O. Niezupełnie. Podczas skoku oberwał hipernapęd i trzeba go wyregulować. Dasz sobie z tym radę? Jasne. Odblokowałem coś przed chwilą. Więc się cieszę. I chyba nad wiem co. To było na tej poprzedniej planecie, mieliśmy takie coś... Typu, chyba coś w tym stylu, o właśnie, tylko żeby uczynić 10 na 10, to pewnie właśnie to odblokowaliśmy, więc muszę teraz iść, chyba to jest nasz cel główny, tak mi się wydaje, więc idziemy, więc tam idziemy, czyli tędy, czy muszę iść całkowicie właśnie, niestety, naokoło, ale nic nie szkodzi, za chwilę zajdziemy, tutaj jest właśnie ten lód, ojej, jak ja chodzę, tak krzyło jakoś, no cóż, zobacz, czekajcie, aha, tam, jest tutaj Finn? Nie ma. Muszę ten złoty grotek wziął, ale dobra. To pozbieram sobie później, ale ja już się nie mogę doczekać, aż przejdę tą grę. A potem będę sobie robił na 100%. Ale będzie faza. Dobra. No nie! Kółko zrobiłem. Albo i nie. No nie, naprawdę kółko zrobiłem. Całkowite kółko. Brawo dla mnie. Aha, czy ja musiałem... Czekajcie, nie. Nie, wszystko jest w porządku. Muszę iść tutaj na prawą stronę. Okej, okay, czyli coś mi się pomyliło. W takim razie... Jak jest zapas, gdyby był potrzebny. Mniejsza już z tym. Nic dziwnego, że wszystko się tu ciągle rozpada. A my zróbmy to zwrócimy. Możesz wyregulować i podłączyć z powrotem napęd BB-8? Pewnie, że tak. Ja tu jestem przecież pomocny zawsze. A jak ma być inaczej? Prawo, no naprawdę. To niech będzie w to prawo. I zobaczmy, czy tak wiele mamy misję, czy jeszcze nie. O, działa. Dobra robota. A jaka ma być inna? Komputer nawigacyjny powinien być już sprawny. Możesz iść sprawdzić? Idę. Na spokojnie, bez pośpiechu, ale w sumie bym już chciał zacząć misję, bo misje są fajne. Szósta misja w grze, a jest ich 18, więc mamy tutaj jedną, więc to już będzie jakby 1/3 misji. O, ho, ho, świetnie. Dobra, nie wiem co to jest. Chcesz posłuchać o tych ratarach, co? A, mamy misję, świetnie, więc zaczynamy. Za chwilę zaczniemy. Tutaj na tak... O, wiem gdzie lecimy teraz. Takodana. Tak? Takodana. Fajnie. To jakaś planeta mi się nowa pokazała. Tłon... Nie wiem jak to się wymawia, wybaczcie mi. Poparcie, mamy równo 10% gry. Haha, świetnie. Dobra, lecimy tu gdzie lecieć mamy i kontynuujemy rozdział... Co? A nie, dobrze. Wszystko jest okej. Okay. Rozdział 5, zamyk mas. Bo to jest rozdział 5, odcinek 6, ale to chodziło o to, że w odcinku pierwszym był prolog i to tak właśnie leci dalej. Okej. Okay. Rozdział 5, zamyk mas. Więc w takim razie zaczynamy naszą przygodę.
więc... Uciekinierzy, a? Najwyższy porządek szuka mapy. Finn jest z ruchu oporu. Ja tylko zbieram zło. Pokaż, co tam masz. Jest niekompletna. To tylko fragment. Odkąd Luke zniknął, wielu chciało go odszukać. Czemu odszedł? Szkolił nowe pokolenie rycerzy Jedi. Ale jeden z uczniów się zbuntował i wszystko zniszczył. Więc Jedi istnieli. Moc Jedi. Tu wysiadamy. Nie sądziłam, że w całej galaktyce może być tyle zieleni. Chewie, zafunduj statkowi przegląd. Chce się przekazać BB-8 truchowi oporu? Maska Nata to najlepsza szansa. Może się przydać. Solo, co my tu właściwie robimy? Chcemy wsadzić droida na czysty statek. Czysty? Myślicie, że znaleźliśmy z Chewiem Sokoła przypadkiem? Skoro był na naszych skanerach, to najwyższy porządek też jest niedaleko. Na pewno możemy jej ufać? Spokojnie. Prowadzi te knajpy od 1000 lat. Okej. No i zaczynamy naszą misję, dokładnie tak. Tu jeszcze dodatkowym celem misji jest pokonanie tych 9 tych stworków, co tutaj właśnie biegają nam pod nogami. Więc może się uda, byłoby w sumie fajnie. Już mam 6, więc jeszcze taka jedna grupka i będzie po sprawie. Ale jest okej, do kogo to jest? Nie dla mnie, aha, do jakiejś postaci całkowicie innej. To chyba nie są przeciwnicy, dokładnie tak, to nie są przeciwnicy. Jak na razie przynajmniej. Znaczy ogólnie, rzecz biorąc. W takim razie dobrze, a tam ktoś śpi. Niech śpi. Nie ma problemu, tylko bym chciał jeszcze przejść jakoś. Czyli jednak chyba problem jest. Okej, mniejsza. Zobaczymy sami. Mam go obudzić? Jak chcesz. Zakładam, że ręce ci potem odrosną, nie? Dokładnie, żeś szybko jeszcze zerknął. Opcje. Muzyka włączona i to jest tylko tyle. Właśnie efektów, muzyka, podpowiedzi. Podpowiedzi. Dobra. Niech będzie jak jest. W takim razie dobrze. I cóż by tutaj zrobić? Na pewno trzeba tam na początek podejść, żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja. Aha, jest taka sytuacja, że nawet nie mogę do niego podejść. Okej, ale za chwilę się oczywiście znajdziemy. Tu nie ma się co bać, tam nad nami jest mini zestaw. Już nawet widać taki pobłysk, ale ogólnie go było widać. Więc tak, jest, świetnie. Ale to na razie nam za wiele nie daje, chociaż może niedługo coś... Niedługo uda się go zdobyć. Jak na razie przejdźmy do konkretów, już przynajmniej znaleźliśmy nasz cel tak jakby. I tutaj możemy właśnie coś wykryć i zobaczmy, co to takiego. Aha, jest uchwyt, więc zobaczmy. Aha, pewnie to by go zresztą zrzuca na ziemię. I w sumie będzie git. O, albo zniszczę. Mocno śpi. Albo zniszczę po całości. I nie wiem w sumie, gdzie tu budować. Mogę na lewo i mogę na prawo, tak jakby. Dodajmy na lewo najpierw. Takie porządne lego. Nie no, lewo. Znaczcie. Okej, więc tak, tutaj jest dla BB-8, już widzę. Więc czyń honory. Mały droidzie. Czy duży? Niech będzie mały. Okej. I zobaczmy, czy damy radę utrzymać tą moc. Udało nam się, tak, udało nam się. Dobra, a ja, co miało się nie udać? No właśnie. I dzięki temu przestawimy drzewa, bo po prostu całkowicie je zniszczymy. Ale tak nie można, to są drzewa. On tu rosną 1000 lat, setki lepsze. A może i 1000, kto tam ich wie. Dobrze, w takim razie ja ciebie zniszczę, robociku. I na miejsce twoje zbuduję kolejnego, czyli tamte... Zbuduję kolejną rzecz, czyli tamtą. Widzę, że znowu... jak porządne kluśnięcie wodą w twarz. Dla BB-8 ta sprawa, więc zróbmy to. Na początek zróbmy to, a potem pójdę tam na górę. Na górę może tam trzeba, może tam nie trzeba iść. Rura jest uszkodzona. Musimy ją naprawić. Ale chyba trzeba. I tak pójdę. I tak, jak miałem taki zamiar od samego początku. Pewnie trzeba, więc dobrze. I zobaczmy, co takiego tutaj się kryje. Jest niebieska moneta, jest mini zestaw, czyli tutaj idę dodatkowo, rozumiem. Czyli tutaj nie musiałem przychodzić, ale... Musiałem przychodzić, okej, czyli tam jednak musiałem przychodzić, więc bardzo dobrze. Mamy to, co chcieliśmy i dodatkowo mini zestaw, więc świetnie. A więc można przejść dalej. Okej, mamy tą rurę. Chyba? Tak, na pewno. Więc... Teraz powinno nam to wszystko
odpalić prawidłowo, a przynajmniej mam taką nadzieję. Dokładnie. Wow! Ty męsko wąka to nie jest to. Masz bywa trochę dziwna. Jesteśmy w środku. Han Solo! What? O rany. Cześć, Mas! Chyba czegoś potrzebujesz. Desperacko. Mas, chcę prosić, żebyś wysłała tego droida do Lei. Nie. Już zbyt długo uciekasz przed tą konfrontacją. Jaką konfrontacją? Z ciemną stroną mocy. Przez całe wieki widziałam zło w jego najróżniejszych formach. Sithowie, Imperium, a dziś najwyższy porządek. Z najwyższym porządkiem nie ma sensu walczyć. Nie wygramy. Wszyscy musimy uciekać. Widzisz tych dwóch? W zamian za pracę podwiozą cię na zewnętrzne rubieże. Tam możesz zniknąć. Nie jestem rebeliantem, ani bohaterem. Finn! No i fajnie. Zaczynamy i musimy teraz chyba się upodobać właśnie tym, oto tutaj. W sumie nie, po prostu podejdę i pogadam. Okej, mamy 44 sekund. Nie wiem, co się właśnie stało. Porozmawiałem z nim i muszę to dawać i muszę zbić wszystkie tarcze. Czyli 10 sztuk. Mam nadzieję, że mi się uda. Na złoto oczywiście. Już na coś, niby innego. To jest na czas tego, co widzę. O nie, o nie, o nie, spokojnie. Dawaj, 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 dawaj. Jeszcze zostało, nie wiem, 3, nie 2. Znaczy teraz 2, czyli 3 wcześniej. I ostatnia sztuka jest tutaj. No i poszedł strzał. Pięknie. Czy mamy złoto? Czy dostaniemy złoto? Okej, jasne. Pójdę z tobą nie wiadomo gdzie. Czy nie dostaniemy złota? Nic nie dostaliśmy, świetnie. Dobra, ale ważne, że pierwsza rzecz zaliczona. Więc tak, musimy jeszcze zdobyć dwie inne. To jest fioletowa... Jest! Wzięło mi fioletową monetę, świetnie. Tutaj ktoś się jedzeniem niestety dzielić nie chce, więc troszeczkę szkoda, ale cóż, jak sobie trzeba będzie poradzić i bez tego. Dobra, można tego kurczaka nakierować. Nie, to trzeba chyba iść bardziej na lewą stronę. I tutaj, no właśnie, tak myślałem, że to chodzi o coś w tym miejscu. I zobaczmy, co to jest takiego wspaniałego, ciekawego i fajnego. Zaraz się przekonamy sami, jak na razie przekonajmy się. Dobra, nic nie mówiłem, nic nie słyszałem, nic nie widziałem. No i mamy części. Zawsze to już coś. Zawsze to już coś. Więc tak, na lewo czy na prawo? Dajmy na lewo tutaj. Znaczy obok nas bardziej. I to jest wyskocznia chyba. To chyba mi się wydaje, że było potem fioletowy klocek złoty, tak obstawiam. Więc po fioletową monetkę oczywiście, więc to... Więc ją zdobyliśmy i tak, więc bardzo dobrze. A tutaj trzeba... Bo nieważne kim skakać, ale... Już niech będzie, że poskaczę. O ja... BB-8. No i pięknie, udało nam się już to odblokować i został jeszcze tak jakiś kubek. Kubek, gdzie ja kubek znajdę? Gdzieś na pewno będzie za chwilę. Więc zobaczmy, tam z przodu, czy tutaj gdzieś bardziej obok tej... Mówiłam, że nie będzie kawy, dopóki ekipa nie przyjdzie naprawić ekspresję. Może to kwestia minut, może godzin, a może lat. Choć to ostatnie jest mało prawdopodobne. I tutaj coś mamy, czego szukamy, mam nadzieję, że tak, więc zobaczmy, czy dostaniemy ten kubek, czy też i nie. Kubek kawy chyba nawet. Okej, mam jakieś przejście do BB-8-a. W takim BB-8, w takim razie przejdźmy o coś innego. I zobaczymy, co kryje się w środku. Aha, będziemy tutaj z tyłu, dobra. I już ci pomagam.
Używaj sterownika, nie wiem jak się nazywa, aby przesuwać kursor i kwadratu, aby dokonywać interakcji z urządzeniem. Aha, mamy tutaj coś na wzór, nie wiem jak to się dokładnie, nie wiem z czego, ale pewnie wiecie o co chodzi, więc jest fajnie, fajnie, fajnie. Nie wiem czy to zadziała teraz. O tak. Pięknie, pięknie. I o to właśnie nam chodziło. I kawa już jest gotowa. Za chwilę będzie. No nie. No pięknie. Teraz nabrał własnego rozumu. Tylko mi tu brakowało myślącego ekspresu do kawy. I tak wystarczy, że syp wciąż pyszkuje. Nie wiem co ona chce w końcu, nie możesz... Aha, dobra, już tutaj trzeba naprawić, dobrze. O, działa! Zawsze powtarzam, że jak coś odpowiednio długo ignorować, to w końcu samo się naprawi. A no i słusznie. Po napoje! Chyba mogę poświęcić kilka minut. Co to za dziewczyna? No i już, świetnie, zobaczmy. Co teraz? Aha, film, świetnie. Okej, zeszliśmy do podziemi i zobaczymy co takiego tutaj znajdziemy, pewnie wiecie, albo i nie, za chwilę się dowiemy, o tyle powiem, więc dobra, gdzie by tutaj się udać, mogę to niż oczywiście, nie wiem czemu ona się skrada, ale dobra, niech się skrada, no tak mogę chodzić, jest znacznie szybciej, więc nie wiem co ja mam tutaj niszczyć, co ja mam tutaj robić, ale pewnie się po prostu do końca, albo na przykład zacząć budować w tym miejscu, można, dokładnie tak mam tutaj szafę grającą. No i luksusowo. Że jest ono tutaj, ale chyba nic to mi za bardzo nie dało, więc można dać sobie odpuszczę i zbuduję ten drugi przedmiot, który jest możliwy, czyli na przykład, czyli drugą szafę grającą. Nie, tutaj mamy... Nie wiem jak się to urządzenie nazywa, ale okej, niech sobie będzie, idę dalej w takim razie. O, będzie 9 na 9? Chyba tak. Nie ma, a może nie liczy mi już tego. To może musiałem tamto zrobić. Dobra, nie wiem. Mniejsza z tym. O, mam pistolet. Ale fajne. A no chyba dostałem. Nie wiem. Niech będzie, że mam. Znaczy mam, no wiadomo, że mam, bo jest przecież. I zaraz, ale długo ta piwnica ogólnie. Myślałem, że będzie tylko chwila drogi już po sprawie, a tu trzeba iść jeszcze nie wiadomo gdzie. Ale niech będzie, niech będzie. Zobaczymy, może to jest to miejsce, którego szukam. Znaczy, do którego idę. Kwadrat jeszcze. Aha, rozumiem. No i pięknie, jestem. Coraz dalej, więc może tutaj coś się uda. Za chwilę zbudować fajnego przejścia dla BB-8. Czy będzie nam tutaj potrzebny? W takim razie dobra. Dawaj, się nie poddawaj. No i pięknie, jest pierwsza rzecz zbudowana. A tutaj druga po lewej stronie jest właśnie dla naszego BB-8. No i będzie trudne, ale niestety prawdziwe hakowanie systemu galaktycznego najnowszej generacji. Ale mam nadzieję, że jakoś sobie z tym poradzimy. I czy się udało? Było potrójne. No nie spodziewałem się tego, ale na całe szczęście udało się. Udało się bez żadnych problemów, więc nie jest z nami tak najgorzej. Więc jest dobrze. Świetnie, po prostu super. I proszę bardzo, kolejne pomieszczenie już nam się odblokowało. A tam co jest? Nie wiem, zaraz się przekonam, zaraz się dowiem. Ale no to za chwilę, dokładnie. Już chyba znam się... Stare droidy. Odnaleziono droidy wymagające naprawy. Chociaż może dam się przekonać. One biją? No nie, no czemu? Nie, one mnie nie biją, okej. To ja nie muszę w sumie ich też bić. Nie wiem czy one mnie atakują. Czekaj, zobaczymy. A to skurcz, czy byli biją mnie. No dobra. Niech będzie. Jeszcze ciebie tutaj pokonam. Nie daruję takich rzeczy po prostu. Jak tak w ogóle można? Ja sobie na spokojnie przychodzę, a ci mnie atakują w jakichś podziemiach nie wiadomo jakich. No to są podziemia, ale nie wiadomo jakie. Wytłumaczenie zawodowe. Dobra, udało nam się. Nie udało. Jakiś pomysł jak to otworzyć? Może teraz?
Dobra. Jedna rzecz się świeci. Jak myślisz, co to dało? Aha, trzeba było jeszcze nacisnąć. Znaczy nie, a czekajcie! Niech będzie jedno na zielonym, jedno na czerwonym. To jeszcze coś sobie sprawdzę na szybko. Pięknie, czerwone to znaczy zablokowane, okej. W takim razie no muszę niestety, chociaż... Nie, muszę normalnie to wszystko popchać. W takim razie dobra, więc jeszcze zostanie jedna tak jakby próba, znaczy jeden półokręg. W takim razie dobra i powinniśmy móc sobie już na spokojnie przejść tam dalej, więc zobaczmy czy tak się stanie, ale chyba się tak stanie właśnie. A jeszcze nie, ale już za chwilę tak się stanie. Więc dobra i tutaj utrzymajmy równowagę, utrzymajmy ją. Udało mi się, na spokojnie. Dobra, wchodzimy do środka, to długie jest strasznie pomieszczonko. Ale cóż, o kolejne te królikowe coś tam. Prosiaczki, małe króliki. Dobra, nieważne co to jest. Idziemy. Strasznie długie to pomieszczenie. Ale co? Filmy to była chwila już, a tutaj to lecimy ile wlezie. Ale nie ma problemu. My sobie poradzimy, dokładnie tak. A jak na razie trzeba. Ten symbol na górze jest poprzestawiany. Na razie trzeba coś z tymi zębatkami zdziałać, więc dobrze. Nawet bardzo dobrze. BBA na początek może tutaj. Tak, brakuje niektórych części mechanizmu. Na pewno gdzieś tu są. Niech zrobi swoje. Chciałem powiedzieć. Ale w sumie na razie nie może zrobić tego swojego. Więc tak, zobaczmy, co takiego nam się teraz tutaj otworzy, jeśli się oczywiście coś otworzy. Ale tak, otworzyło się i mam pierwszą zębatkę, w takim razie elegancko. A potrzebujemy właśnie dwie sztuki, więc dobra, jedna jest. Więc jeszcze. I jeszcze jedna. Część pracy za nami. I teraz powinniśmy jeszcze tutaj, nie, tu jest mini zestaw. Ale spokojnie, ciekawe czy mogę coś zrobić. A mogę, o poparcie, czyli coś jednak już się da, coś nam się już odblokowało dzięki tej jednej zębatce. Więc świetnie. Przedajesz mi tyle... A nie, czekajcie, mam pomysł. To mogę przecież zniszczyć i zapewne zbudować po drugiej stronie. Albo gdziekolwiek, albo po prostu gdzieś. No dokładnie tak się dzieje. Tak się stało. Nie, Mój błąd. Kręci się to? Nie, nie kręci się to. Bo ja nie kręcę wcale. Dobra. Coś trampolina. O proszę bardzo, czyli wiem już co zrobić. Jeszcze się obróć. No i pięknie. No czemu? Ty nie możesz stąd zeskoczyć od tak sobie. Nie pozwalam po prostu. O, i kręć się. No i o to chodziło. Elegancko, w ten to właśnie sposób robimy sobie przejście. Znaczy wchodzimy tam na górę. I zmiana postaci i jeszcze teraz tylko skok jeden i skok drugi. No i pięknie, o to właśnie nam chodziło cały czas. Więc teraz tak, tutaj... tylko boję się, że jak zmienię postać, to spadnie ona mi stąd. Tu jest drabina. Ale chyba jej nie było. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobrze. I co mi to dało teraz? A może tu mogę coś zniszczyć jeszcze ogólnie? Ale chyba nie. Chyba muszę tutaj wejść. I nie wiem, czy ja mogę tutaj skoczyć, czy... Ojej. Trzeba na górze, no wiadomo. No nie wierzę w to, co ja czasami robię, ale co, dobra, zaraz zobaczymy, ogólnie nieźle. Więc tak, idę tutaj. I co teraz powiedzcie mi? A wiem już. No właśnie, tak trzeba się cały czas zmieniać. Dokładnie tak, czy jeszcze raz będzie jedna zmiana, a potem jak będzie, to już nie wiem, ale zaraz się przekonamy.
Skoczę, doskoczę. Pięknie, jestem na miejscu. Wskoczę to, co ja się będę. No nie wskoczę niestety, ale nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. I chyba za chwilę dojdę już do celu tego, do naszego celu tak jakby. Więc dobra, dobra, no nie wierzę w to, dawaj, dawaj. Wiesz, można. Okej, dobrze, że... Chyba dobrze, zobaczmy, zobaczmy. Jest, trzymam się, więc fajnie. No nie, 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 nie. Już stąd nie chcę spać. Już stąd nie chcę spać na sam dół, bo byłaby lipa. No stój, stój, co się dzieje? Co się dzieje? Tu mogę iść. X, o, X, X. No i pięknie, no i pięknie. To właśnie mi cały czas chodziło. Zaskakujemy na dół, od razu sobie właśnie drabinę bierzemy. I mamy tą drugą część, zębatkę tą, a nie, to nie jest jeszcze to, ale może zaraz będzie. I BB-8 jest mi potrzebny niby. Nie, 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 mój błąd, mój błąd. To jest jednak Ray. I zobaczmy, jak to działa. To mi otworzy drzwi na dole. I tam będzie ostatnia zębatka, czyli znaczy się druga. Chyba tak, albo nie. Zaraz się przekonamy, a jak na razie poczekajmy, 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 dokładnie. No i jest, ale jeszcze dodatkowo są tam przeciwnicy, którzy tam siedzieli nie wiadomo ile czasu, ale cóż, trudno się, ale tak bywa, tak bywa. Mój piękny super atak użyty i bierzemy drugą zębatkę i idziemy ją zanieść w odpowiednie miejsce, czy chyba to trzeba zniszczyć, tak? Nie, no tak, 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 tak. Więc zaraz się przekonamy co i jak, czy to koniec misji, czy jeszcze nie, chyba to jeszcze nie będzie koniec misji, tak? Mi się wydaje, że jeszcze będzie jeden etap. Chyba nawet wiem jaki, no ale okej, zobaczymy niedługo, a jak na razie po prostu. Zróbmy coś, co zrobić się da. Na przykład cokolwiek. O proszę, bardzo wszystko jest. To powinno wystarczyć, BB-8. I próbujmy. O, idzie, coś idzie. Czy nam się otworzą te drzwi, te wrota? No drzwi w sumie. Myślę, tak że tak. To ten symbol. Zobaczmy, cokolwiek co to jest. Tu się kryje. Co to było? Ten miecz należał do Luka. Wcześniej do jego ojca, a teraz wzywa ciebie. Muszę wracać na Jakku. Drogie dziecko, widzę twe oczy. To, czego szukasz, nie jest za tobą, lecz przed. Miecz, weź go. Nie, więcej tego czegoś nie tknę. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Dzisiaj nadszedł kres Republiki. Ta straszliwa maszyna, którą zbudowaliście i na której teraz stoimy, położy kres istnieniu Senatu. Wszystkie planety oddadzą hołd najwyższemu porządkowi. No i pięknie, ukończyliśmy kolejną misję, zamek Mazl, niestety planety zniszczyły się, ale ja tam się cieszę, bo misja ukończona i tryb swobodny, gdy odblokowany oczywiście, więc bardzo fajnie. Zdobyliśmy tutaj prawdziwego Jedi czy nie, bo w sumie nie wiem, zaraz się przekonamy, ale chyba nie. O, 75%,
to troszeczkę, oj, za mało. W takim razie, dobra, czerwonego klocka też niestety nie widziałem nigdzie, ale w sumie nic nie szkodzi. A mini zestaw mamy jeden, może dwa, nie no jeden, ale to jest coś. Jeden mini zestaw to nie jest tak wcale źle. Okej, takodański coś tam, takodański statek kapitański, takodański krążownik, takodański statek kapitański, takodański statek kapitański. Rej, takodana, bazin netal, kratinus, o ludzie, grumgar. No jeszcze jeden i kolejny Rej Młoda, kolejny Tajbin Larosa, Ubyt Patyczek, o robocik taki, zresztą droid, niech będzie. I pięknie, to chyba tyle, więc kontynuujemy tryb swobodny, tryb fabularny znaczy się. Takodana, zobaczmy jak to wygląda tutaj, może weźmy tak... Z tej strony. My tutaj ogólnie byliśmy. Przed chwilą oczywiście. I jak tutaj weszliśmy? Mniejsza. Muszę wracać na Jakku. Potrzebuję statku. Oj, nie musisz wracać. Wcale nie musisz. Co my tutaj mamy? To jest chyba zapis gry. Bodajże. A nie, to jest ta misja, co byliśmy. Okej, okay, czyli zamek mas, mogę sobie iść na grę swobodną, ale myślę, że na razie nie ma po co. W takim razie dobrze. Mini zestawu, znaczy się nie mini zestawu, tylko czerwonego klocka nie zdobyliśmy, to troszeczkę szkoda. Ale i tak w sumie cały czas zbieram na ten, czyli na monety razy dwa, bo to się na pewno, to się przyda, to zawsze się przydaje. A to ogólnie co mam? Super detonatory, super śmiechy świetne i różnego typu rzeczy. Dobrze, w takim razie gdzie my w ogóle jesteśmy? O tu po prostu jesteśmy. A zobacz co to jest na mapie, jeśli chodzi właśnie o ten tego typu przedmiot. Aha, to jest takie coś, że mogę to po prostu dużą postacią zniszczyć, rozumiem. Więc dobrze, więc chyba tyle. Musimy zajść w miejsce na chwilę obecną te obok nas, ale zaraz pewnie gdzieś tam dalej. Takie są też inne przedmioty, nie wiadomo o co chodzi, z tym mogę przybliżyć ogólnie. Jakieś niby droidy, ale co dalej nie wiem. No i dobra, w takim razie 11,1% gdy mamy. W takim razie dobrze. Jak się wam podobało, to subskrybujcie, oceniajcie, zostawcie łapę w górę, wpadźcie na fanpage'a. Trzymajcie się i cześć.